Proszę Państwa, tak jak właśnie Pan Profesor zaznaczył, będzie też o współczesności, gdyż pytanie, które sobie stawiam, dotyczy przede wszystkim prawa współczesnego i tego, czy doświadczenie rzymskie może nam pomóc z pewnym problemem, z którym się współcześnie zmagamy. I ten problem moim zdaniem jest jednym z najważniejszych problemów współczesnego prawa prywatnego, a chodzi mianowicie o wyznaczenie granic ochrony konsumenta, co jest oczywiście przyczynkiem do rozważania jeszcze szerszego problemu, czyli granic generalnie ochrony strony słabszej. Oczywiście ten problem się pojawia w literaturze bardzo często, tylko że w literaturze najczęściej odnosimy się jednak do tego, w jakich sytuacjach konsument może powołać się na swój status konsumencki oraz jakie dokładnie środki ochrony mu przysługują. Natomiast mnie interesuje troszeczkę inne pytanie, które jest stawiane w tej formie dużo, dużo rzadziej, a mianowicie, czy definicja konsumenta, którą mamy w przepisach prawa, no w naszym przypadku to będzie przede wszystkim oczywiście przepis kodeksu cywilnego oparty tutaj na regulacjach unijnych, czy ta definicja ze swej uwagi na swój generalny i abstrakcyjny charakter spełnia swoją rolę? To znaczy, czy absolutnie każdy, kto mieści się w tej definicji, rzeczywiście w każdej sytuacji zasługuje na to, aby tę potężną ochronę konsumenta otrzymać? Czy prawo rzymskie jest relewantne? Czy rzymska siatka instytucjonalna, opracowana właśnie przez Rzymian, później kształtowana dalej w dobie recepcji prawa rzymskiego, jest w jakiś sposób relewantna do tego? Przepraszam, że powiem parę truizmów, ale one są tutaj konieczne chyba do tego, żeby jakieś takie tło dla mojej tezy zbudować. No pamiętajmy oczywiście o tym, że ten taki leseferystyczny obraz prawa rzymskiego, który czasami dominuje, zwłaszcza w popularnym dyskursie, jest z gruntu fałszywy. On został ukształtowany w wieku XIX, przede wszystkim przez pandektystów, przede wszystkim dlatego, że pandektyści, jak i w ogóle znakomita większość XIX-wiecznych prawników, byli pod silnym wpływem mieszczańskiej ideologii liberalnej. No więc oczywiście czytali źródła tak, jak im było wygodnie, z punktu widzenia interesów, które jako prawnicy reprezentowali. A więc ten obraz jest fałszywy. Prawo rzymskie zna przecież mnóstwo sytuacji, kiedy podmiot uznawany za słabszy zyskuje szczególną ochronę w prawie prywatnym. Jednym z takich przykładów, i tutaj to jest kontynuacja tego tła, więc znowu powiem coś troszeczkę tak, jakbym mówił wykład, bardzo przepraszam do studentów, ale właśnie, żeby zbudować całe to tło, Senatus Consultum Velleianum z 46 roku po Chrystusie jest chyba takim bardzo dobitnym przykładem ochrony strony słabszej. Kilka faktów na temat takich podstawowych, myślę, nie budzących wątpliwości odnośnie do tej uchwały Senatu. Jak wiemy, w czasach antycznych kobiety były uważane za słabsze uczestniczki obrotu i były uważane za słabsze uczestniczki obrotu z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, no, subiektywna, jak wiemy, dzisiaj już z gruntu fałszywa, to pogląd o infirmitas sexus. Druga przyczyna, bardziej obiektywna, to fakt, że rzeczywiście w tamtych czasach kobiety z uwagi na swoje role społeczne rzadziej zajmowały się interesami. No w konsekwencji miały mniejsze doświadczenie, w konsekwencji uznawano, że z uwagi na to mniejsze doświadczenie łatwiej mogą dokonać czynności prawnych, które będą dla nich niekorzystne. I ten fragment argumentacji, która przemawiała właśnie za szczególną ochroną kobiet, no bliźniaczo przypomina dzisiejsze argumentacje przy okazji ochrony konsumenta. Konsument jest stroną słabszą. Dlaczego? No bo konsument się nie zna, bo konsument nie ma doświadczenia, bo konsument nie jest profesjonalny, etc., etc. Uchwała Senatu Velleiańska przewidywała, że kobiety, tutaj zacytuję za Paulusem, nie mogą poręczać za niczyje długi, a więc dotyczyła tego konkretnie właśnie problemu. Natomiast jeżeli kobieta już by za ten cudzy dług poręczyła i została następnie przez wierzyciela pozwana z tego tytułu, to przeciwko każdej tego typu skardze miała no, potężny środek prawny w postaci zarzutu, który oczywiście te skargi paraliżował. Oczywiście wiadomo, jak to zazwyczaj z Rzymianami było, automatyzmu w przyznawaniu tego środka jednak wcale nie było i wszystko było rozstrzygane ad casum, no bo przecież można powiedzieć, że zawsze starano się znaleźć to rozwiązanie, które będzie dobre i słuszne. Kazuistyki jest sporo, ja chcę się skupić właśnie na tym fragmencie, o którym tylko w zasadzie przytoczyć, nie in extenso, ale raczej opisać fragment, który wskazałem w tytule mojego referatu. To jest właśnie D16.1.2.3, Ulpian w komentarzu do edyktu. Niestety jurysta nie wskazuje nam konkretnych stanów faktycznych, odwołuje się tylko pośrednio do tego, że boscy Pius oraz Severus wydali jakieś reskrypty. Bardzo tego żałuję, szczerze mówiąc, bo chciałbym poznać te historie, które właśnie stały za konkluzją, którą na podstawie tego, co wskazali cesarze, sformułował jurysta, czyli poznać historię tych sprytnych pań,
które właśnie nie otrzymały, tak, ochrony w ramach przyznawanej przez Senatus Consultum Velleianum. Niestety nie wiemy, co to były za sytuacje. Wiemy natomiast, że Ulpian konkluduje tak, mniej więcej parafrazując troszeczkę, że dobrodziejstwo na mocy Senatus Consultum Velleianum przyznawane jest kobietom, które same zostały oszukane, ale nie tym, które dopuściły się oszustwa, gdyż to niemoc kobiet zasługuje na ochronę, a nie ich przebiegłość. Niemoc kobiet zasługuje na ochronę, a nie ich przebiegłość. To jest właśnie to kluczowe zdanie. I teraz, proszę Państwa, chciałbym to zdanie i w ogóle tę myśl Ulpiana zestawić z bardzo współczesnym rozstrzygnięciem. Od razu też zaznaczę, że ja się nie zastanawiam w tym wypadku, czy to rozstrzygnięcie jest zgodne, że tak powiem, z tym, jak powinna wyglądać ochrona konsumencka, czy nie. To mnie w tym momencie nie interesuje, to jest problem, który zostawiam cywilistom w pewnym zakresie. Natomiast chodzi mi o sam tok myślenia, który właśnie reprezentuje tutaj warszawski sąd. Przytoczę bowiem Państwu kluczowy fragment uzasadnienia, kluczowy dla samej sentencji wyroku. Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 19 grudnia 2016 roku. W sprawie jak najbardziej konsumenckiej i w sprawie, no jak wszyscy wiemy doskonale, w ostatnich latach szczególnie gorącym tematem konsumenckim są kredyty. Nie tylko zresztą te, które kredyty walutowe, ale różne inne też wątki z umów kredytowych się bardzo często w sądach pojawiają. Tutaj powód powoływał kilka argumentów, między innymi to, że przedsiębiorca, czyli bank, nie dopełnił wobec niego obowiązków informacyjnych. A przede wszystkim przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku informacyjnego, bo niedostatecznie poinformował konsumenta o charakterze jednego konkretnego postanowienia umownego, a mianowicie postanowienia dotyczącego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, no to jest jedna z ulubionych rzeczy, które konsumenci atakują właśnie, kiedy próbują wzruszyć, powołując się na swoje konsumenckie uprawnienia, umowy kredytowe. Wybrałem ten konkretny fragment, proszę Państwa, chociaż mogłem, jest ich kilka wyrażających podobną myśl i na podobny sposób skonstruowanych, w sensie kilka podobnych wyroków, ale ten dlatego, że jesteśmy prawnikami, więc myślę, że może nam się on wydać właśnie choćby z tego powodu dosyć zajmujący. Otóż sąd, odpowiadając na ten argument, że nie został dopełniony przez przedsiębiorcę obowiązek informacyjny, odpowiada powodowi konsumentowi w następujący sposób. Powód w chwili zawierania umowy był wspólnikiem znakomicie prosperującej pod względem finansowym kancelarii adwokackiej. Od osoby z taką praktyką i taką pozycją zawodową należy wymagać skrupulatności przy prowadzeniu własnych spraw oraz stopnia wyrobienia intelektualnego pozwalającego ocenić zasady funkcjonowania mechanizmu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, wręcz w stopniu wyższym niż od pracownika banku. Można oczekiwać, że powód sam mógłby doinformować pracowników banku o charakterze rzeczowego ubezpieczenia, a przynajmniej pracownicy ci mogli oczekiwać, że powód przyjmujący osobę działającą z ramienia banku w kancelarii nie oczekuje pogłębionych informacji co do charakteru tego ubezpieczenia. Zarzut co do braku należytej informacji ze strony banku należy uznać za bezzasadny, skonkludował sąd, właśnie oddalając powództwo w tym zakresie. I proszę Państwa, kiedy czytałem ten wyrok oraz kilka analogicznych, w których właśnie bardzo podobne sytuacje miały miejsce, to może dosłownie jednym zdaniu powiem, że w innym wyroku z kolei bardzo podobnie został potraktowany przez sąd konsument, który twierdził, że jest niedoinformowany, chociaż sam jest ekonomistą z doktoratem i menedżerem w banku i to takiego wyższego szczebla, ale właśnie twierdzi, że inny bank udzielając mu kredytu go nie doinformował, tak? No więc tego typu sytuacje się zdarzają. Jest pewna złośliwość, mam też wrażenie, w tej argumentacji sądu, czy uzasadniona, to już zostawiam Państwu ocenie, ale właśnie mam wrażenie, że sąd tak naprawdę chciał powiedzieć Polski coś bardzo podobnego do tego, co powiedział wiele set lat temu rzymski jurysta, czyli że to słabość konsumenta zasługuje na ochronę, a nie jego przebiegłość. Bardzo dziękuję za uwagę.